Małopolska już po raz 9 obchodziła swoje święto. Tegorocznym uroczystościom towarzyszył wyjątkowy jubileusz. Od powstania samorządów minęło bowiem 18 lat. Kulminacyjnym punktem obchodów była gala w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego. Województwo małopolskie jest od 18 lat, czyli w tym roku Małopolska dojrzała. Na 18 urodziny w sposób szczególnie uroczysty i taki radosny chcemy wspólnie z wszystkimi mieszkańcami Małopolski świętować. Święto Małopolski to także święto wszystkich mieszkańców naszego regionu. Najważniejszym punktem obchodów Święta Małopolski było wręczenie odznaczeń osobom i instytucjom, które swoją pracą promują region w Polsce i na świecie. Ta gala to jest święto całej Małopolski, wszystkich mieszkańców i to dzisiejsze takie symboliczne podziękowanie i osobom, i instytucjom to jest tak naprawdę wyraz wdzięczności dla wszystkich osób, które swoim charakterem, swoją codziennością, swoją pracą, talentem, o którym wspominałam, tak naprawdę budują, na co dzień budują tą naszą Małopolskę. Najwyższym odznaczeniem wojewódzkim, złotym medalem honorowym za zasługi dla województwa małopolskiego odznaczono Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Jestem absolutnie przekonany, że każda osoba, która daje od siebie naprawdę bardzo dużo, bo to nie jest proste pracować w takim miejscu, to trzeba naprawdę chcieć od siebie coś bardzo dużego dać, ma swój wkład w tą dzisiejszą uroczystość. Medale to najwyższe odznaczenia, które honorują osoby i instytucje przyczyniające się do rozwoju regionu na różnych płaszczyznach działalności – gospodarczej, kulturalnej, politycznej, społecznej czy sportowej. Srebrnym medalem uhonorowano m.in. ojca Leona Knabita, natomiast brązowe odznaczenie przyznano m.in. Stowarzyszeniu Pawie Oczko. Jest to ogromne wyróżnienie dla nas, a motywacją do jeszcze większej pracy, do większych zaangażowania w próby i występy, także po prostu coś pięknego. Złote krzyże Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał Leszkowi Mazanowi, Kamilowi Stochowi, Dawidowi Kubackiemu, profesorowi Janowi Ostrowskiemu czy Andrzejowi Tutajewskiemu. Jest to nagroda, jest to wyróżnienie, a przede wszystkim docenienie mojej pracy, mojej i kolegów z drużyny, a także wszystkich ludzi, którzy mają wpływ na to, co osiągam w sporcie. Jest to dla mnie nagroda, która docenia ten trud włożony w treningi, w starty, tak naprawdę od wielu, wielu lat, bo od dziecka na to pracuję. I na pewno to jest coś, co mi daje takiej właśnie pozytywnej energii do dalszej pracy. Czuję się jako dowartościowany Małopolanin, to jest ten stopień wyższy, prawda? W ogóle cieszę się, że mogę być w gronie tych ludzi tak oznaczonych tak zaszczytną nagrodą. Srebrne krzyże odebrali profesor Stanisław Mosakowski i profesor doktor habilitowany inżynier Józef Bieniek. Spotkał mnie honor dostępny niewielu mieszkańcom Małopolski. Cieszę się bardzo, że środowisko nauk rolniczych szeroko pojętych poprzez moją osobę, skromną osobę, zostało docenione, zauważone. Galę Święta Małopolski zakończył spektakl muzyczny do tekstu Stanisława Wyspiańskiego Bądź jak meteor. W warstwie muzycznej towarzyszyły animacje ożywionych obrazów Wyspiańskiego. Małopolsko, wszystkiego najlepszego!